witam Was serdecznie na portalu wideotesty.pl. Jestem Dawid i dzisiaj zapraszam Was na test praktyczny oraz na recenzję karty graficznej od Zotaka. Jest to GTX 760, ale w wersji AMD. Ja tylko przypomnę, a dziś tutaj damy albo tutaj odnośnik, adnotację, że 760 od Zotaka już testowaliśmy, natomiast w wersji referencyjnej, z referencyjnym chłodzeniem. Ta wersja A nie tylko ma chłodzenie niereferencyjne, ale również jest to karta podkręcona względem wcześniej testowanego poprzednika. Tyle słowem wstępu, a teraz zapraszam już na konkrety. GTX 760 od Zotaka nie jest konstrukcją dużą i od tego zacznę naszą recenzję. Co prawda układ chłodzenia, który został tutaj zastosowany przez producenta na tej wersji karcie, przypomnę, w SAMP, tak, czyli podkręconej, wychodzi tutaj, przedłużając nie tylko PCB kartę, ale nawet sam układ, który się kończy zdecydowanie wcześniej. Natomiast karta i tak swoimi wymiarami, zobaczcie, nie przekracza nawet długości płyty ATX, więc bez problemu wejdzie Wam do praktycznie każdej obudowy. Co dotyczy zajętych slotów, to tutaj myślę, że jest to też dosyć dobrze widoczne. Karta zajmie dokładnie dwa sloty, więc ten trzeci slot, jeżeli już by przyszło na ścisłość, no to można go zająć. Natomiast oczywiście lepiej, jeżeli tutaj karta ma troszeczkę więcej oddechu. To, co na pewno zobaczyliście już teraz, to przede wszystkim, że same ciepłowody, rurki cieplne nie są niklowane. Została tutaj goła miedź, tak jak w takich kartach, powiedzmy, troszeczkę tańszych. Tak, tutaj producent nie zadbał o ten aspekt wizualny. Natomiast PCB karty jest czarne i matowe, co mi się zawsze już taka podobało. Poza tym na samym PCB, poza oczywiście slotem PCI Express w standardzie 3.0, bo takim komunikuje się ta karta z komputerem, mamy również dwa mostki pozwalające łączyć tą kartę w konfiguracjach SLI w układy wielokanałowe. Co do zasilania, to będzie następny temat, który sobie omówimy. Tutaj jak widzicie, karta wymaga podpięcia dwóch wtyczek 6-pinowych PCI Express i pobór karty. I tutaj również przy uwzględnieniu oczywiście poboru całej platformy, tak, czyli również procesora pod obciążeniem, to programami syntetycznymi, nie grami, czegoś takiego w grach nawet nie uzyskamy, wynosi ciutkę ponad 420 W, czyli zasilacz dobry, ale mówię dobry 500 W, będzie tutaj wystarczający dla konfiguracji z jedną kartą. Co do parametrów technicznych tej karty, to może kilka słów teraz o tym. Przede wszystkim mam tutaj układ wykonany w 28-nanometrowym procesie technologicznym z 1152 jednostkami cieniującymi. Ja wspomniałem, że ta wersja AMP to jest wersja podkręcona, więc co do taktowania samego rdzenia karty graficznej, to w tym trybie normalnym, tak, to bazowe taktowanie wynosi 1111 MHz, natomiast w trybie turbo, w trybie boost, 1176 MHz. Pamięci fizycznie taktowane są 1552 MHz. Jeżeli chcecie znać taktowanie tutaj efektywne, zapraszam Was na nasz portal lub do kalkulatorka. Tą wartość wystarczy pomnożyć razy 4. Szyna pamięci i pamięci. Pamięci tutaj mamy zainstalowane 2 GB, co moim zdaniem jak na kartę tej klasy jest ilością w zupełności wystarczającą również do rozgrywki nawet przy wyższych rozdzielczościach z zastosowaniem 3 monitorów. Pamięci posiadałem szynę 256-bitową. Szkoda, że nie 512, no ale co zrobić, takie już są GTX 760. Natomiast ich maksymalna przepustowość to 198 z mam hakiem gigabajta na sekundę. No, oczywiście karta wspiera standard DirectX 11, niestety, ale z uwagi na to, że to nie jest układ wykonany w technologii ECN, nie mamy tutaj wsparcia dla technologii Mantle, a ten, jak wiemy, nawet na podstawie tych testów beta, potrafi i to dość znacznie przyspieszyć pracę samego układu graficznego, no i to się wiąże bezpośrednio z dosyć dużym nawet wzrostem FPS w grach. Moi drodzy, przejdźmy do testów praktycznych. Na początek pobór prądu, pomiar temperatur, no i oczywiście głośność pracy karty, a następnie sprawdzimy, jak w praktyce ta jednostka wypada w grach i co na to konkurencja. Nasz zestaw testowy, nasza platforma testowa jest nieobciążona, karta graficzna jest nieobciążona. Zobaczmy, ile wynosi pobór prądu przez całą platformę, ale przy podkręconym procesorze. Oczywiście te funkcje odpowiedzialne za oszczędzanie energii są włączone. 86, 83 W, ale jak widzicie, trochę skacze, więc jeszcze chwilę zaczekamy. Ja tymczasem wyłączę wentylator na chłodzeniu procesora. Wszystkie pozostałe wentylatory w obudowie są wyłączone. OK.
No jeszcze pomogę mu się zatrzymać, dobra? Ja się wyciszę i sprawdźmy sobie, jak głośny jest nasz zestaw, nasza karta graficzna dokładnie z Zotaka GTX 760 Amp bez obciążenia. Z 38,4 dB to była ta wartość najniższa, więc ja teraz sobie z powrotem podłączamy wentylator. Dobra, rzućmy okiem jeszcze raz na pobór prądu. 81,7 W i teraz jest stabilny, także tak tutaj wygląda ten pobór minimalny. Zobaczmy jeszcze temperatury. W tej chwili temperatura karty graficznej wynosi 37 stopni i to jest wartość najniższa. Jak widzicie, ona tutaj skacze sobie momentami do 38 stopni i tak się utrzymuje. Natomiast tutaj ten wzrost, który widzieliście, to jest spowodowany tym, że wcześniej po prostu były przeprowadzane testy z gier, które wy dopiero zobaczycie. Jak wygląda prędkość obrotowa wentylatoru? W tej chwili to jest około 30, czyli to jest jakieś 1200 obrotów na minutę. Ja jeszcze nie będę włączał w tym momencie obciążenia programem FuelMark i sobie sprawdzimy za chwilę, czy takie wartości tutaj zostaną, czy takie wartości będą się utrzymywały. No i zobaczmy. Tutaj, jak widzicie, nic więcej się nie dzieje, zarówno jak chodzi o prędkość obrotową wentylatorów, temperatury i również pobór prądu, czyli tak samo głośność karty graficznej też się nie zmieni. Bierzemy więc obciążenie, gdzie tutaj jest mycha, tu jest mycha. Startujemy z obciążeniem karty graficznej pełnoekranowo programem FuelMark. No i zobaczymy, do jakich wartości ta karta nam się rozgrzeje i jakie pomiary wskaże sonometr. No i oczywiście, jak będzie wyglądał pobór prądu. W tym momencie to jest początek obciążenia samej karty graficznej. Jak widzicie, pobór prądu w tym momencie wynosi około 300 W z gniazdka, ale przypomnę, dla całej platformy i przy tylko obciążanej karcie graficznej, bez obciążanego podkręconego procesora. No jak widzicie i słyszycie, platforma testowa dłuższego czasu obciążana. Zobaczmy najpierw na pobór prądu, ale przy obciążanej tylko karcie graficznej. Ciupkę ponad 320 W. Temperatura, jak widzicie, tutaj już jest ustabilizowana i zobaczmy na wartości. 87 stopni maksymalnie, w tej chwili 86. I tachometr wentylatorów ponad 2900 obrotów. Co stanowi 83% dokładnie. Wentylatory powyłączane, także ja się wyciszam. Zobaczmy, jak głośna jest to konstrukcja. DB, dużo, ale nie ma co się dziwić przy tak wysokiej prędkości obrotowej. Natomiast pamiętajcie, że tą wydajną konstrukcję chłodzi tylko ten stosunkowo niewielki radiator z dwoma, też nie za dużymi wentylatorami. W tej chwili obciążana jest cała platforma testowa, nie tylko procesor. Jak widzicie, pobór prądu waha się w granicy 420 kilku watt, 425. Zobaczmy pobór maksymalny. 425,4 W. To była nawet ta wartość, którą w sumie przed chwilą widzieliśmy, także tutaj się nic więcej już nie dzieje. Pierwszą z testowanych gier będzie Metro Last Light, czyli najmłodsza gra w naszym zestawieniu. Zanim sobie przejdziemy dalej, rzut okiem na ustawienia, na opcję grafiki. Tutaj cały czas nic się nie zmienia, jeżeli chodzi o jakość wysoka, więc idziemy sobie dalej. Zaraz zaczynał się też moment, tak, pomiarowy. Jeżeli chodzi o ilość klatek na sekundę, to widzicie je oczywiście w lewym górnym narożniku. W tej chwili cały czas byliśmy w tunelu, tak? Taki krótki, powiedzmy, przerywnik, coś ala filmowy. Natomiast to nie jest typowy film, tak? Tutaj normalnie FPS-y się zmieniają. A sobie przebiegniemy, tutaj nauczymy się przecierać maskę. Jesteśmy już na otwartej przestrzeni.
Możecie popodziwiać zniszczoną Moskwę. Kto wie, jeżeli Putin się nie wycofa, czy tak nie będzie Moskwa wyglądała. Ale o tym nie teraz. Okej, tu sobie zejdziemy. Oczywiście będziemy mieli zachlapaną całą maskę. I tutaj zaraz sobie troszeczkę powalczymy. Także otwarta przestrzeń. Tutaj będzie kilku wrogów, tak, którym no, już będą nas atakowali. O, no proszę, szybko F ciskasz. No, nożem załatwiłem. Przeładujemy, bo zaraz następni będą tutaj. No proszę. O, a ten co zniknął? A, raz go zatwiłam. Dobra, no, czy jeszcze coś? Jeszcze coś. O, ten na blisko. No, chyba wszystko nie. O nie. Teraz został. Teraz już będą chyba wszyscy. Można się przeładować. Lecimy sobie tutaj dalej. Jak zmienia się ilość klatek na sekundę, widzicie w lewym górnym narożniku. I teraz w zasadzie już żadnej akcji nie będzie. Jesteśmy w takim, powiedzmy, półotwartym świecie. Gra cały czas jak najbardziej płynna. No i co, przechodzimy sobie do następnej. Teraz weźmiemy sobie drugą w kolejności, którą tutaj mieliśmy, czyli Grida. No i pościgajmy się trochę. W tej chwili, jak widzicie, trwa jeden z pojedynków w Grid, tak? A właśnie dostałem. To jest eliminacja, tryb eliminacji. No i właśnie jestem na szarym końcu, więc muszę szybko kogoś wyprzedzić. Tu akurat nie ma to znaczenia, zobaczmy na to, co nas bardziej interesuje, tak? Czyli na opcji grafiki. Tutaj również nic się nie zmienia, cały czas lecimy sobie na Ultra. I się tego trzymamy, tak? Natomiast to nie jest ten wyścig, który brany jest tutaj pod uwagę w trakcie pomiaru. Jestem ciekawy, czy uda mi się... A, teraz to już na pewno mi się nie uda nikogo wyprzedzić. Ale jak widzicie, jeżeli chodzi o grę, to nawet w trakcie tych takich, powiedzmy, uderzeń cały czas jest jak najbardziej płynna. A, że przegrałem, nie kompromitujemy się dalej. Lecimy, następna gra, tym razem coś z FPS, czyli Battlefield 4. No, moi drodzy, no i Battlefield 4, jeżeli chodzi oczywiście o ustawienia Ultra, Full HD i tak dalej, szybki rzut okiem, póki nie spadłem. Ło, chyba właśnie spadłem, ale może jeszcze uda mi się podnieść. O, jest, jednak nie jest, dobra, cicho, żyjemy. Nikt ze mną nie siedział, to jest ok. Zobaczmy, co my tutaj mamy, gdzie się możemy udać, żeby się zająć. Zobaczymy. Aj, zabił mnie. I to jeszcze jak? Dobra, spróbujemy się odrodzić czymś, co strzela. Może jakiś czołg? Albo coś takiego, żebyśmy jeszcze trochę... O, jest właśnie, są tanki. Żebyście mogli trochę popatrzeć, jak to wygląda w ogóle w akcji. Bueno, a to nic. Bo nie jestem gówno dowodzącym. Okej. No dalej. Ja chyba mam tutaj dokładnie przeciwlotniczą. To zobaczymy, może coś się uda zestrzelić. Znaczy, że tutaj te odległości mogą być większe. Więc nie widzę niestety. Tutaj spawa naszego. Dobra, to na razie lecimy. Snajper. No kurde, jak tu grać? Kończymy to. Na pewno lepiej pójdzie mi w Crysisie, bo to jest kampania. Co do ustawień grafiki. Także też cały czas bez zmian.
To jest ten moment pomiarowy. Natomiast w tej chwili pomiaru nie robię. Jakoś tak nie umiem tak skupić, żeby i grać, pomiar robić i mówię co tam jeszcze. Tutaj oczywiście jak zwykle tradycyjnie nam gra przytnie. Proszę bardzo. Ok. Bach, to stało. Wrzucimy może jakiegoś granatka. I teraz idziemy wysadzić tamę. Właściwie płyniemy, gdzie ona tu jest tutaj. Dobra. Bacyk. I teraz ja mogę się rozkoszować pięknymi widokami i grą, bo w tym momencie rozpoczyna się taki krótki przerywnik intro, tak? Zobaczcie, jak spadałem klatki nawet do 30 paru klatek w takiej akcji hardkorowej. No i teraz już będzie lepiej, tak? Teraz już będzie lepiej. Natomiast dało się zobaczyć, tak, jakie niewielkie przycięcia. Mam nadzieję, że to będzie również widoczne po tym, jak YouTube skompresuje film. Bo powiem, że czasami się chwytam aż za głowę, jak widzę, jak te filmy faktycznie te mają bardzo dobrą, rewelacyjną jakość przed tym, zanim ja uploaduję, a po tym, jak ja uploaduję. Dobra, tamę wysadziliśmy, to idziemy spalić zioło. Nie wiem dlaczego, ale ta misja mnie zawsze relaksuje. Być może z uwagi na charakter misji. Okej, tutaj się między polami uprawnymi możemy ładnie skradać. Podpalimy trochę ziółka. Okej, przeładujemy. Idziemy się tam. O. Dlaczego nie, jak biegnie, to nie może przeładować? Ja naprawdę tego nie rozumiem. Ok, przeładowane. To lecimy sobie teraz w drugą stronę. Tutaj będzie bardziej hardkorowa akcja. Ach, zobaczyli mnie. Co do ilości klatek na sekundę, jak widzicie, waha się w granicy 50 kilku, 60 kilku klatek. Proszę, dobry jestem. Teraz się uleczę. Podpaliłem go, podpaliłem. Siebie też chyba podpaliłem. Muszę się szybko uratować, bo nie będzie co palić. No już jest dobrze. Dobra. To teraz beczuszki. Co jest? No. Możemy podpalić trochę ziółka. No, on to uwielbia. No, jak widzicie, gra jak najbardziej płynna. O, zdążyło się podpalić? Zdążyło. Ty tu możecie też podpalać. Bach, ale ścika. Się parę, ale w jakiej akcji? No, musi ich podpalić w końcu, czy nie? Chyba nie. No, dobra. Kończymy to, moi drodzy, i czas na podsumowanie. To, czego należało oczekiwać po tej karcie, to przede wszystkim wyższa wydajność, wynikająca oczywiście z wyższych taktowań, ale także lepsza kultura pracy. Jak wygląda to w praktyce? Jeżeli chodzi o testy syntetyczne, to tutaj mamy wyraźną przewagę nad konstrukcją niepodkręconą, nad konstrukcją referencyjną i tutaj pod względem właśnie starcia ze swoim referencyjnym poprzednikiem, którego testowaliśmy, oczywiście konstrukcja AMP wygląda zdecydowanie lepiej. Natomiast biorąc tutaj pod uwagę również inne testowane karty, w tym również inne 760, co tak wypada bardzo dobrze, ponieważ ta karta jest nieco wydajniejsza, nawet w testach syntetycznych tutaj, od swojej konkurencji. Idziemy dalej. Gry. Tutaj oczywiście też zaznacza się przewaga 760 w wersji AMP. No inaczej w zasadzie być nie mogło. Chociaż są drobne wyjątki, gdzie 760, ta referencyjna, zarysowuje niewielką przewagę. I ta karta jest też wydajniejsza oczywiście od konstrukcji referencyjnej. Tego też należało się spodziewać. I podobnie jak w przypadku syntetyków, tutaj też zdarza się oczywiście, i to wcale nie rzadko, że AMP
od Zotaka jest troszeczkę z przodu przed konkurencją. Inaczej trochę kwestia wygląda pod względem temperatur i głośności pracy. Dlaczego? Ponieważ 760 amp jest przede wszystkim cichsza i to zdecydowanie od konstrukcji referencyjnej. Natomiast niestety okupione jest to, słuchajcie, wyższymi temperaturami nawet niż w przypadku konstrukcji właśnie referencyjnej. Także coś za coś, to się powtarza niestety już kolejny raz, a to jest norma, no nie może być po prostu inaczej, tak? Jeżeli chcemy mieć ciszę, musimy się nierzadko pogodzić po prostu z wyższymi temperaturami i tak też jest w tym przypadku. Jedziemy sobie dalej, czyli pobór prądu. Tutaj właśnie wersja amp od Zotaka praktycznie nie wyróżnia się w żaden sposób na tle konkurencji. Pobór na poziomie 420 kilku wat z gniazdka, przypomnę, przez całą platformę testową jest niemalże na identycznym poziomie jak w przypadku wcześniej testowanych jednostek. Tutaj mam na myśli na przykład Gigabyte czy MSI, gdzie te 760 testowaliśmy i to też były karty w wersjach OC, czyli w wersjach podkręconych. Dla kogo więc jest 760 amp od Zotaka? Przede wszystkim jest to karta dla graczy, ale nie tych najbardziej wymagających, a takich, którzy cenią sobie również tak kulturę pracy, troszeczkę kosztem temperatur, a to też się będzie przekładało na ciupkę gorsze możliwości dodatkowego podkręcenia. I jest to karta dla osób, które szanują swój portfel, jeżeli chodzi o pobór prądu, ponieważ ja przypomnę tylko, że jeszcze w przypadku platformy na przykład Intela, gdyby połączyć tą kartę z na przykład i trójką, czy i piątką, to ten pobór też będzie zdecydowanie niższy, ponieważ tutaj mieliśmy procesor AMD, te same z siebie są dosyć prądochłonne, no i jeszcze dodatkowo podkręcony, także tych wartości naprawdę się nie przerażajcie. Moi drodzy, to nie jest karta dla kogoś, kto oczekuje wszędzie i zawsze maksymalnej wydajności. Tutaj mamy 780, mamy 780 Ti, no i oczywiście również jest GTX 770. 760 w wersji AMP to jest troszeczkę półka niżej, wciąż można sobie komfortowo pograć w niemalże każdą grę, ale no też musicie liczyć się z przycinkami, które nie zawsze wynikają tylko i wyłącznie z winy samego procesora w platformie. Moi drodzy, to jest na tyle w tej recenzji. Ja Wam dziękuję za uwagę. Zapraszam Was również na naszego Facebooka. Tam dowiecie się jeszcze innych dodatkowych, ciekawych rzeczy. A oczywiście osoby, które są szerzej zainteresowane wynikami, jak wypada dokładnie ta gra, zapraszam na nasz portal do recenzji tekstowej, do której link tradycyjnie znajdziecie oczywiście w opisie. Tam wszystkie tabelki, wykresy, zdjęcia karty. I moi drodzy, cóż, do zobaczenia w następnym odcinku, a tymczasem możecie mnie też znaleźć na naszym forum. Do zobaczenia.